walczę na KSW 64 i trzymajcie się. Narga? Szybki materiał. Szybko, szybko. Daniel, debiut w KSW w końcu. Tak, no w KSW debiut, no racja. Wiesz co, byłeś obstawiany, ostatnio było takich trzech zawodników, Skiba, ty i Rembecki. Który z was pierwszy wyląduje w UFC? I większość ludzi obstawiało, że jednak ty, a tymczasem mamy transfer do KSW. Były jakieś rozmowy z UFC? Może od tego zacznijmy. Jak najbardziej były, ale to bardziej, mówię, były wcześniej. Czerwiec bardzo chcieli. Teraz, jak już była możliwość, że już chciałem iść dalej, odezwałem się, nie było miejsca. Chcieli, powiedzmy, pod koniec roku czy na początku roku, ale już mi się nie chciało czekać, więc jestem w KSW. To mi kurczę troszeczkę, powiem ci, to nie, bo przecież nie wiem, jak cię skontrować teraz. No nie, bo nie dasz rady mnie skontrować. No i teraz jeszcze Skiba i Rembecki muszą czekać, wiesz, na swoje... No może tam mogą, chociaż na 70 ciężko może być, bardziej chyba może Skiba na 77 prędzej pójdzie. Daniel, będzie pierwszy potrójny mistrz trzech największych federacji? To się okaże, jak to się uda zrobić. Coś fajnego byłoby, ale ciężki temat, tak jak to ze wszystkim. Na razie to wiesz, skupiam się na tej kolejnej mojej walce, jak wygram, to później możemy podyskutować. No to podyskutujmy o FPI-ciu w takim razie, bo to jest twój pierwszy rywal i na tej walce chyba skupić się możesz, jakby powinieneś, przynajmniej tak mi się wydaje, aczkolwiek nie wnikam. Groźny striker, ale wydaje się, że wiele poza tym do zaoferowania w klatce nie ma. Może być, no może i mocny i dobry striker, wiesz, no zawodnik jak zawodnik, kurczę, już tam kilka walk w KSW zrobił, pokazał się świetnie, to no, muszę po prostu wyjść i wiesz, jakoś tą robotę zrobić i żeby było dobrze, no szczerze, już jest dobrze, a może być tylko lepiej, no zobaczymy, walka. Podoba mi się to, że na przykład przed chwilą w kanale sportowym, jak już cię pytali właśnie o walkę z Parnasem, o te trzy pasy, o które ja cię teraz zapytałem, to ty powiedziałeś, że spokojnie, jest Page. Zawalczmy, zobaczmy, czy uda mi się wygrać. Jak uda mi się wygrać, rozmawiajmy dalej. Jakby nie stawiasz się od razu w roli najlepszego w tej kategorii. Nigdy się nie stawiałem w roli najlepszego w żadnej walce czy cokolwiek. Jestem po prostu gościem, który ma do wykonania pracę i on idzie po prostu wykonać. Tak? Jak ją wykona dobrze, to znaczy, że nie wiem, zwieńczenie naszym będzie sukces wygranej. No i idziemy powiedzmy dalej. Tak? Znowu mija czas, odpoczywamy, wracamy na salę. Jest kolejne wyzwanie i uczymy się, trenujemy do kolejnego. No tak to u mnie po prostu wygląda. Ja nie będę mówił wszystkim, że to ja jestem najlepszy, że wiesz, wszystko osiągnę, bo po prostu nie chcę z dużego konia spaść. Tak? Jeżeli mówię, że postaram się, dam z siebie wszystko i jeżeli przegram, to oczywiście spadnę z jednego stopnia. Tak? Ale jeżeli wam wszystkim bym mówił, że ja wszystkich pokonam, jestem najlepszy, to na mnie patrzcie, to po prostu spadłbym, kurde, z pierwszego piętra, a tego bym nie chciał. Daniel, tak całkowicie poważnie, tak. Całkowicie, jeśli się z tobą da, to bym cię teraz poprosił o takie, wiesz, minutkę, słuchaj, czy nie uważasz, że teraz twoja kariera nabrała odpowiedniego tempa i jesteś w miejscu, w którym powinieneś w końcu być? Czy jestem w miejscu, w którym powinienem być, to nie wiem, na pewno kariera w tym momencie się rozkręciła, ale to jest też, myślę, zwieńczone tym, że no wiesz, podwójny mistrz, numer jeden w Polsce, od 12 pojedynków niepokonany, no i wszyscy bardzo chcieli mnie zobaczyć albo tu, albo w KSW. No, myślę, że to jest to właśnie tym zwieńczeniem. Czy to dla mnie to jest to zwieńczenie? Wiesz, no ja tak jak powtarzam, to jest moja praca, idę i muszę ją dobrze wykonać i to wszystko, no, nie podniecam się dalej, robię swoje. Wylądowałeś w najmocniej chyba obsadzonej kategorii wagowej w KSW, tak mi się wydaje, no bo mamy Parnasa, mamy mistrza Torresa, to aż tak trochę dziwnie, bo zawsze tym mistrzem był Parnas i każdy myślał, że będzie nie wiadomo jak długo. Mamy Page'a, z którym się bijesz, no i mamy dwóch mega młodych kotów, mamy Roberto Ruchała i Patryka Kaczmarczyka, którzy też będą się na tej gali bili. Jak myślisz, jak ty, już zakładając, żebyś pokonał Page'a, jak ty jesteś daleko tej walki o pas, czy który z nich może cię wyprzedzić, czy jednak ty z racji tego, że jesteś tym podwójnym mistrzem, to masz te przysłowiowe papiery na to, że wchodzisz tam po prostu jak do siebie? Myślę, że na pewno nie są w stanie mnie wyprzedzić. Jeżeli ja wygrywam i na przykład wygrywa Patryk Kaczmarczyk, no to myślę, że i tak włodarze będą chcieli zrobić tą walkę z podwójnym mistrzem, bo mam dwa pasy na barkach swoje i to będzie lepsze, bardziej widowiskowe, bardziej medialne niż powiedzmy Patryk, który musi dochodzić, tak? Na przykład. No i myślę, że to po prostu
automatycznie to wyjdzie. Uda mi się wygrać, wygram, no to myślę, że będą chcieli do takiego pojedynku dopuścić. No i tak, tak to wygląda. Jeśli a propos rzuciłeś słowo medialność, to też bym chciał o to zapytać. Czy od momentu, w którym został ogłoszony twój angaż w KSW, zobaczyłeś jakiś drastyczny wzrost słupków na swoich mediach społecznościowych? Gdzieś to zainteresowanie wzrosło w sposób taki mocno zauważalny? Wzrosło, ale to nie ma takiej czeku wow, wiesz, do przodu. Tak naprawdę też bardzo na to nie patrzę po prostu. Wzrosło do góry, widzę w mediach, w NWP czy gdziekolwiek jest mega duże zainteresowanie, ale jakoś tam nie wnikam, co nie? No ja, wiesz, tak jak mówię, ja idę swoim torem, nigdy mi nie zależało na tym medialności takiej, wiesz, normalnym jestem facetem, który chce sprawiać przyjemność przede wszystkim sobie, swoim bliskim, no i kibicom, którzy oglądają. To naprawdę byłoby tak, jak powiedziałeś tam przed chwilą, że nawet jakbyś przegrał, to i tak byś się z tego cieszył? No bo wiesz, no ja wykonuję naprawdę swoją robotę i na tyle, ile mogę, to co mi każe trener robię. I na co ja mam być po prostu zły? Na co? No na nic. No wykonałem jakąś tam pracę, wygram, to będzie świetnie zwieńczenie kolejnego mojej ciężkiej pracy. Przegram, to znaczy, że no nie wiem, tamten był dużo lepszy, no bo tak to jest. No ja się nie zmienię, na bank się nie zmienię, to zobaczycie nawet i po przegranej. No. Wiesz, no przychodzi moment walki, wygra jeden z dwóch, no i tyle. I to jest ten czas się kończy, odpoczywamy i wracamy dalej. Powiedz, Rutek, były już nagrywane trailery do KSW? Brałeś udział w ogóle w trailerach? Tak, jak najbardziej brałem w pierwszym i jeszcze jest taki główny do walki, już będzie za jakiś czas. To będzie taki poważny trailer w atmosferze Page. Zniszczę cię, czy raczej nie? Nigdy nie było, nawet czy Page, czy inny zawodnik, nigdy nie powiedziałem, że kogoś zniszczę, tylko że dam z siebie wszystko i okaże się, kto będzie lepszy w walce, tak? Na pewno jak ktoś by chciał usłyszeć ode mnie coś takiego, to i tak tego nie usłyszy. Próbuję cię tak sprowokować troszeczkę, nie, żebyś troszeczkę, ja wiesz... Wiesz, ja jestem gościem, który szanuje każdego najbiedniejszego, najbogatszego, najsłabszego, najlepszego. Szanuję wszystkich tak samo, równo, bo tak zostałem wychowany i tak to będzie do końca, rozumiesz? Jak mnie oplujesz, to oczywiście odpowiem ci tym samym. No i to wszystko. Nie będziemy się to opluwać znaczy, teraz. Wiesz, w sensie, wiesz, no tak mówię, jak ktoś nie odda mi szacunku, no to prawdopodobnie też mu tego nie oddam, ale to tylko wtedy, wiesz, w obronie własnej, o tak powiedzieć. Na pewno ja nigdy żadnej inicjatywy pierwszej takiej nie zrobię, bo to jest chamstwo i brzydkie powiedzieć frajerstwo. Jak Tomek Babiloński zareagował na wiadomość, że już w Babilonie nie zawalczysz? Zareagował bardzo dobrze, po prostu powiedziałem Tomku, no to już jest ten czas. Powiedział, okej, jak najbardziej, Rutek, rozumiem. Dziękuję, no ale oczywiście musisz przyjeżdżać do nas na galę, bo to wiesz, zrobiliśmy świetną, dużą historię, więc no, na bank będę tam często, bo to jest takie, wiesz, moje drugie miejsce, co nie? No tak samo jest z Szymonem Kołeckim, mimo że już jest zawodnikiem KSW, to praktycznie jest no na każdej gali Babilon. No i to jest właśnie najlepsze, tak, no nie traktujmy siebie jako, nie wiem, maszynki do zarabiania pieniędzy, tylko coś takiego, że razem coś stworzyliśmy, razem coś zrobiliśmy, razem nam to wyszło. W tym momencie Szymon zrobił tą piękną historię z Babilonem, fajnie to wyszło. Szymon poszedł dalej, ja wskoczyłem na Szymona miejsce, ja zrobiłem, myślę, że jeszcze większą historię dla Federacji Babilon. I tak samo nie rozeszliśmy się, bo my jesteśmy cały czas w kontakcie, jesteśmy cały czas, wiesz, w dobrych relacjach i tak będzie dalej. Myślisz, że tą taką pokorę i szacunek dla zawodników to te wieloletnie treningi zapasów w tobie wyrobiły? Bo nie mówmy wprost, no, część zawodników MMA jest mocno wybujanych i ma mocno wysokiego, u ciebie jest dosłownie odwrotnie. No i u mnie jest minimalne ego, nawet nie wiem, czy ono jest. Myślę, że przede wszystkim zapasy, tak? Ten sport olimpijski, ten szacunek do drugiego człowieka, bo jak ja ciężko ćwiczę, to drugi mój rywal ćwiczy tak samo ciężko, jak nie ciężej, jak nie, więc trzeba mu oddać należny szacunek i tyle, no, a walka walką, tak? To jest po prostu chwila, moment, tam się pokażmy. Chciałbym zapytać o plany sportowe, no może nie takie ściśle sprecyzowane, ale jak, no, ile byś przynajmniej chciał tych walk stoczyć w najbliższym czasie, z jaką częstotliwością chciałbyś walczyć i jak to wygląda u ciebie? Plany sportowe, no chciałbym zobaczyć na KSW 64 23 października i to jest mój po prostu ten plan, który chciałbym go zrealizować. A proszę, jak zaplanowane, cała kariera. No, ale gdzie, no co mam? Mówię, to jeszcze nie jest koniec, jeszcze nie skończył się
okres przygotowawczy i coś może mi się stać. Taki jest sport, nie mówię, że nic. Ja, moim celem teraz jest dojście do walki i zrobienie wagi, a walka to już jest, nie wiem, 30% tej męczarni dalej. Tak, teraz najważniejsze to jest dojście do momentu wagi i zrobienie wagi i to wszystko. A reszta to już tylko ta praca, co codziennie wykonywałem. Przygotowania tylko w Radomiu? Będziesz gdzieś jeździł? Gdzieś jeździłeś? Jak to wyglądało? Jeszcze tydzień tak naprawdę mam bardzo ciężko i tylko i wyłącznie w Radomiu. I tak, no tak to wiesz, no. Czekam bardzo na ten moment, żeby zawalczyć to, bo już mam dosyć tego sportu. Muszę bardzo wypocząć, bo jestem już trochę zajechany tym wszystkim. Jacyś pari partnerzy tam przylecieli do ciebie, bo tam lotnisko macie? Śmieję się. Zobaczę, że będą przylatywać. Z czego samym Ameryki będą do Radomia zjeżdżać. Zobaczycie. Tak, oczywiście tylko i wyłącznie koledzy z klubu. Młodzi, nie wiem, 18-latkowie, 20-latkowie w pierdziel mi spuszczają, więcej nie potrzebuję. Daniel, jak w ogóle się odnajdujesz w tym całym, no bo jest to troszeczkę inny format, jednak Babylon, FEN, a KSW, jest więcej obowiązków medialnych, dopiero pewnie doświadczysz większość tych podczas tego Fight Weeku, ale jak jest ta atmosfera, która teraz cię otacza w KSW? Jesteś zadowolony z tego? Razu spodobało ci się tam, czy na razie tak jeszcze musisz to wszystko wybadać? Jak to wygląda? Kolejny mój pracodawca, tak, bo nazwę to kolejny pracodawcą. Bardzo mnie mile przyjęli, bardzo się cieszą tego, że jestem u nich, więc jak może być inaczej? Ktoś się bardzo cieszy na twój widok, że jesteś razem z nimi, no to mój entuzjazm jest taki sam i tak po prostu będzie, tak? Praca medialna jest tej częścią, więc będziemy musieli ją dobrze wykonywać. Nie, jakoś nie mówię, nie podniecamy się, bo ja jestem kurde takim, trzeba zrobić, robimy i tyle. No, podoba mi się twoje podejście, stary, naprawdę. Kurde, no drodzy widzowie, no, rzadko się rozmawia jednak tutaj, szczególnie w tej branży z tak normalnymi ludźmi jak Daniel Żutkowski. Także no mega propsy. Nie, no to kurczę, no co mam ci, nie będę cię koloryzował, nie będę gadał jakiś, wiesz, widziwnie. Normalna sprawa, jestem normalnym facetem, sportowcem i tyle, no. Taki sam jak każdy. No to w sumie, Daniel, co? Życzę ci powodzenia na gali KSW64. Mam nadzieję, że uda się tam ci zawalczyć, chociaż jeszcze obóz trwa, jeszcze masz tydzień ciężkich ten. No i co? I mam nadzieję, że uda się nagrać jakiś fajny materiał po gali, jak już będziesz w 100% rozluźniony, chociaż wydaje się, że teraz też nie, jesteś. Nie jestem spięty, no wiesz, możemy nagrać i w dzień walki, jak chcesz, będziemy sobie gadać, nie ma problemu. Założyłem to, no. Taka praca. Idę do mięsnego, jak do pracy i tyle, no robię robotę. Wychodzę, ubijam kotlety i wracam, no. No to życzę ci dobrego kotleta ubitego na gali KSW64. Szanowni Państwo, Daniel Żutkowski, mega propsy dla tego gościa i co, widzimy się na gali KSW64. Dziękuję bardzo. Dzięki, oglądajcie. Będzie świetnie.